Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ciemności Gordota. Moi drodzy, jak pamiętacie, ostatnio działy się różne ciekawe rzeczy. Wywaliło nas do środku jakiegoś lasu przed starym obozem, bo tam jest stary obóz za rzeką. I teraz tak, musimy udać się do lasu. Problem jest taki, że ja nie do końca wiem, gdzie mam iść. Mamy znaleźć podobno tą całą karawanę, która została zaatakowana. Troszeczkę więcej widzę teraz. Może to kwestia tego, że w sumie zawsze możemy sobie gammę podwyższyć. Ustawienia, grafika. Nie w grafice, w grze to jest chyba. Nie. W obrazie. Weźmiemy sobie jasność. Oj, to nic nie da. Oh my god. Dobra, możemy się pobawić tak trochę. Tak gdzieś. Widzę coś więcej? No widzę coś więcej, lekko. Tylko oczywiście w miejscu, gdzie jest światło, bo jak nie ma światła, to jest źle. No nie, dobra, widać zdecydowanie lepiej. Dobra, zrobimy tak, że się wczytamy obok tych gości na spokojnie i sobie od nich jeszcze raz pójdziemy. I idziemy za panów. Tutaj ścieżką. No i teraz już powinniśmy trafić. Prawdopodobnie wam wytnę to moje błądzenie tam, żeby nie było jakiś badziewia, jakiegoś głupiego czekania, o, że tak powiem. Widzę, że no to podwyższenie tej gammy to nie za bardzo cokolwiek dało, jeżeli idziemy w tą stronę. W ogóle nie wiem, dlaczego ten gościu nie miał broni. Jak u niego sprawdziłam, jak powinniśmy iść. O Jezus. Widzę jakieś światło cień, już mi się to nie podoba. Coś tutaj chyba naprawdę nie gra. Aha, no to fajnie. Mamy już pana szkieleta. Super. Nie podoba mi się pan szkielet. To drzewo jest dziwne. I tam chyba są zombie w tym lesie. O mój Boże. O mój Boże. Dobra, no. Musimy sobie jakoś ze zombie poradzić. Mamy broń, więc nie powinno być większego problemu. Ona już postanawia mnie iść zaatakować. Ta mgła mi się bardzo nie podoba. Nie wiem tylko, dlaczego ten gościu nie miał broni. Naprawdę nie rozumiem. Widzę, że moja pochodnia postanowiła polewitować. Okej, gorzki chleb. Widzę, że tutaj sporo zombiaków. Przechodzimy jakby przez jakiś cmentarz. Dobra, bo ja bym nie chciała, żeby mnie poklepały za bardzo. Bo wiecie, no nie mamy ochrony za dużej. Nie wiem, czy nie jestem jakby śmiertelna po jednym ich trafieniu. Także nie chciałabym, żeby mnie któryś walnął. Niepotrzebnie się próbowałam obronić. O, fucking no. Nie możemy im pozwolić za bardzo do siebie dojść. Bo w przeciwnym razie to może być naprawdę krucho. Dobra. Proszę mi oddać moją pochodnię. O, proszę moją pochodnię oddać. O. Mogę sobie ją wziąć? No błagam. Naprawdę się musiała zbagować moja pochodnia? Ja nie mam już innej pochodni. Shit. Dobra, spróbujmy się zapisać, może się pochodnia sama w sobie ogarnie. Wątpię w to. Oczywiście, że nie. No ja bym chciała cię wziąć. O, Jezus, mogę. Dobra, zajebiście. Idziemy przez jakiś cmentarz. Nie wiem, czy powinnam zbaczać z drogi, czy niekoniecznie. Czy tutaj jest ta cała karawana? Tak jest, mam jakąś runę, skórę topielca,
Bryłkę rudy, starego sędziego, napój. O, widzę, że kolejny zombie do mnie już idzie. Ja bym chciała najpierw sobie to pozbierać. Widzę, że pochodnie się baguje bardzo, tak dosyć solidnie. Cześć, zombiaku. Dobra. A. O, fuck. Trafił mnie i to tak bardzo nieładnie. O, jesteśmy prawie o krok od śmierci. Okej, okay. Stary sędzia. Czy to... O Boże, to jest dwuręczny... Aś sobie właśnie zjebałam grę, bo ja nie powinnam tamtej broni mieć. A to z dwuręczniakiem będzie ciężko się bić. Co ja znalazłam? Bonus many. Jakieś eliksiry znalazłam. Aha, bo to te są. No tak, bo ja miałam pusty ekwipunek. Dobra, setkę sobie chyba walniemy. W sumie to mogłam zbierać te grzyby w tym lesie. Dobra, damy jakoś sobie radę. Proszę mi oddać pochodnie z powrotem. No. Znowu nie mogę jej zabrać? O Boziu, naprawdę będę się z jedną głupią pochodnią. Chociaż dobra, teraz mamy światło, także pod czwóreczką. Ta pochodnia już jest mi zbędna. Nie umiem walczyć bronią dwuręczną, to uprzedzam, że mogę się zabić bardzo szybko. Nie wiem, czy powinnam iść dalej w ten las. Czy nie? A w którym momencie ja teraz jestem? Dobra, powinniśmy iść dalej, bo trzeba było przez jakąś kładkę podobno przejść. Także chyba dobrze idziemy. O, fucking szkielet. O, fuck. Ale wybijecie mnie. Fuck. Błagam, nie! Najgorsze to, że wy mi tak robicie tyle skopa! W tyłek! O, fucking, zginęłam. Nie, nowa gra! Czemu zro... Nie! Dobra, jeszcze raz, wczytaj. Kurde, przydałaby się zbroja. Jak ja mam cokolwiek zabić? Tak się nie da. Możesz ty. Ale no wychodzi na to, że dobrze idziemy, skoro spotkałam szkielety. Nie... Aha, bo ja nie mam full HP. Dobra, no nie będę piła tego, ale w sumie nie mam czym innym się wyleczyć. Dobra, pierdzielę na razie. Przejdziemy, zrobię sobie zapis, zanim wejdziemy na tą kładkę. Dobra. Bo tutaj będą te całe szkielety. Ja bym chciała te szkielety tak pojedynczo wziąć, jakby się dało. Najlepiej sobie będzie, jak broń wyciągnę od razu. Dobra, bo tu jest gdzieś pan szkielet numer jeden. Gdzie pan jesteś? Tu jesteś, już biegniesz. A, widzę, że wszystkie jednak naraz biegniecie. O, fuck. Czemu wy mi tyle bierzecie z głupiego kopa w tyłek? No. Ojej. Chyba powinnam zacząć zbierać te zioła. Co o tym sądzicie? Bo ja myślę, że mogą się przydać. Serafis, no może akurat niekoniecznie. Nie wiem, po co ja zbieram sobie z was te bronie, ale niech będzie. Okej, jesteśmy chyba na dobrym tropie. Gorzki chleb i piekielniki, to zacznę sobie zbierać to. Boże, przestraszyłam się krzaka przez chwilę. Powinniśmy dotrzeć tam do mgły, tylko nie wiem, czy powinnam iść ścieżką, czy niekoniecznie. O, Boziu. Cisza przed burzą. Ewidentna cisza przed burzą tutaj się dzieje. Okej, spróbujemy zrobić sobie kolejny zapis. No Jezu, ja się boję po prostu. No boję się już.
Okej, okay, pójście ścieżką chyba się opłaciło. Bo chyba idziemy właśnie w paszczę lwa, pomału. Jezu, im dalej idę, tym jest ciemniej. Dobra, zboczę sobie troszeczkę z drogi. Okej, okay, trafiłam tutaj. To spróbujemy sobie łyknąć. 70. Wyleczmy się do końca. Żeby mieć full HP. O, i będzie ciężko po prostu. Będzie ciężko. Podejrzewam, że zaraz coś mnie tu zeżre. Tak solidnie. Wyjmę sobie broń, bo... Pan Kostek coś ma przy sobie? Chyba nie. Założę się, że jak to otworzę... Możesz ty... Gdzie jesteś? Ja jestem zesrana po prostu. Zapisz. Otworzę te drzwi i tam będzie bestia w środku. Ale dostanę zawału za chwilę. Szkielet bez głowy. Dziennik Morgana. Prawo, lewo. O, okej, okay, nie otworzę. To może wiecie, co zrobimy? Wczytamy grę, bo żebym nie marnowała wytrycha, skoro i tak nie mogę otworzyć. O mój Boże, ale tu jest ciemno, jak ja nie mam światła odpalonego. Myślę, że bez światła byśmy nie byli w stanie tu wejść. O, żeż ty. Czyli jak zginę i będę chciała wczytać grę, to nie będę nic widzieć w ogóle. Okej. Okay. I gdzie jest ta cała bestia? Bo nie widzę jej. O kurde, pan szkielet, sio... Ale mi pierdyknął! Tak z nogi? No bez jaj, się nie mam z czym wyleczyć w ogóle. Ten potwór to będzie miał mi na hita. O Jezus. O Jesus. Gdzie jest to paskudztwo? Gdzie jest ta cała bestia? Bo to pewnie ona do mnie gadała. Gdzie jesteś? Chcę to mieć już z głowy. Tu się jakieś tekstury bagują kawałek dalej. Nie wiem. Kurde, naprawdę się zastanawiam, co się dzieje i gdzie ta bestia jest. Także... Zaraz spróbujemy ją znaleźć. Tylko odpiszę komuś na wiadomość i lecimy dalej. Kurde, no ona powinna być przy tej chacie chyba, nie? Powiedziała, że mnie widzi. A, chyba, że muszę przeczytać ten dziennik, który znalazłam. Dobra, spróbujmy w takim razie przeczytać to, co znaleźliśmy. Dziennik Morgana, dzień 13, to koniec. Odkąd podpisałem pakt z nekromantą, czuję się źle, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ostatnio w starym obozie omal nie zabiłem kopacza. Coś w mojej głowie mówiło mi, zabij go, zabierz mu duszę. Gdyby nie jeden ze strażników, to nie wiem, jakby się to skończyło. Po spędzeniu paru dni w lochach zostałem wypuszczony. Nie zbliżam się już do ludzi. Zacząłem się bać samego siebie.
Moja skóra obrasta łuskami, a dłonie robią się coraz większe. Czuję, jak powoli tracę kontrolę nad swoim ciałem. Głód mordu i krwi rośnie we mnie z każdym dniem. Wyrzuciłem pierścień, który był moim symbolem posługi dla magów ognia. Bez niego nie użyję teleportera i nie dostanę się do obozu. Nie chcę już nikogo skrzywdzić. Gdzie jesteś, paskudo, no? Jak zejdę tutaj, to będzie ciemno? Nie, jest bardzo duża szansa, że może być tutaj. Pierścień. Czy to jest ten pierścień, który on wywalił? Nie, pierścień zręczności. Klucz. Mam to. Nie wiedziałam, że chodzi o coś takiego. Okej. Czyli musimy się dostać do skrzynki. Nie umiesz tutaj wyjść? Gościu, masz akrobatykę. Gra to specjalnie robi, żebym ja wylazła tędy i zaraz zawału dostała. Gdzie jesteś, paskudo? Gdzie jesteś, śmieciu? Gdzie jesteś? Widzę, że muszę tą skrzynię jednak najpierw otworzyć. O mój Boże. Dobra, odcinku będzie chyba więcej z tej serii niż się jednak spodziewałam. Ale to dobrze. Wzór teleportacyjny. No to teraz się już na bank coś stanie. Gdzie jesteś? Fucken, Jezus Maria. Boże, gdzie jesteś? O fuck! Fuck! Ona ma mnie na hita w ogóle! O, ale zawał. Oh my god. Boże, znowu nic nie widzę. Czwórka. Jak ja mam z tym gównem przeżyć? Przepraszam bardzo. Mamy to. Mamy to. Od razu weźmiemy sobie czwóreczkę. Mamy szpony potwora. O Jezus. Och, to było męczące. Naprawdę to było męczące. Lecimy, moi drodzy. O Jezu, jestem we właściwym miejscu. Jak się tutaj znalazłeś? Myślałem, że... To długa historia. Krótko mówiąc, poszedłem na mały spacer do lasu. Jestem w samych gaciach w ogóle, nie?
Chyba trafiłam na jakieś spotkanie. Podczas twojej nieobecności dowiedzieliśmy się, że całe zło, które pojawiło się w obozie, to sprawka nekromanty Morvesa. Jakoś nie jestem zdziwiony. Nie drwij sobie, razem z Uldrickiem założył potajemnie kult, którego celem jest powołanie na świat starożytnego demona zwanego Gordotem. Gordot żywi się ludzkimi duszami, co tłumaczy niewyjaśnione morderstwa w obozie. Magnat na zlecenie Morvesa otworzył przejście w swojej komnacie, przez które sługi Gordota mogły przejść do naszego świata i zabijać kopaczy, karmiąc Gordota tam duszami. Z pomocą magii Nosa zamknęliśmy to przejście, ale wciąż wyczuwamy czyjąś obecność. Pewnie samego Gordota. Powoli, co z Morvesem? Nadal jest w obozie? Odzyskałem swoje siły, gdy Morves opuścił nasz świat. Nie wiemy, gdzie się teraz znajduje. Świetnie, zatem nie mamy do czynienia ze zwykłym mordercą, a z mroczną siłą, której nie da się powstrzymać. Mylisz się, możemy ją powstrzymać. Okej, zaraz pogadamy dalej. Tylko znowu muszę odpisać oczywiście komuś na SMS-a. Wybaczcie, czy dzisiaj taki odcinek bez sensu. Także no... Zaraz zobaczymy, jak to działa. Zastanawia mnie troszeczkę ta modyfikacja. Dobra, pogadamy dalej. Jak można to powstrzymać? Przetłumaczyliśmy księgi, które przez lata były zakazane dla sługi Nosa. Jednym sposobem na powstrzymanie Gordota jest pokonanie bestii. Gdzie właściwie znajduje się ten Gordot? Głęboko w podziemiach grobowca, który leży na terenach orków. Może zabrzmi to dziwnie, ale tysiące lat temu była to świątynia wyznawców Inosa, co? Ci wyznawcy obrócili się przeciwko swojemu bogu i zaczęli czcić Beliara, uprawiając dla niego przeklęte rytuały. Bóg ciemności zapomniał ich tam w bestie. Za pomocą przeklętych rytuałów Odrika i Morvesa jedna z tych bestii przedostała się do naszego świata. Cały czas nas obserwuje, tylko potężny mroczny artefakt. Potężny artefakt, możesz mówić konkretnie i tam pomoże, no nie? Nie wiem, skąd możemy wziąć artefakt, który zawiera w sobie cząstkę mocy Beliara. Prawdę mówiąc, liczyliśmy, że ty nam w tym pomożesz. Ej. Ach, zobaczę, co da się zrobić. Pamiętaj, czas nagli. A co ja mam niby zrobić? Okej. Okay. Podczas śledztwa dowiedziałam się, że Oldrick dysponował przedziwnym amuletem. Siła ciemności amuletów musiała zabić strażników z południowego posterunku. Morves wysłużył się mną, by go zdobyć. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak ten amulet trafił w ręce magnata. Amulet posiadał ogromną moc. Niewykluczone, że posiadacz amuletu może porozumieć się z samym Beliarem i wykonywać jego rozkazy. Amulet ten jest dla wyznawców Beliara tym, czym oko Inosa jest dla nas. Oko Inosa? O czym ty mówisz? Wybacz, to święta tajemnica zakonu. Nie powinienem ci o nim wspominać. Okej. Okay. Powiedz mi, dlaczego Uldrick z Morvesem werbowali niektórych kopaczy zamiast poświęcić ich duszę Gordotowi? Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale wydaje mi się, że mam na to sensowne wytłumaczenie. Każdy arcydemon musi mieć swoich wyznawców, dzięki którym staje się potężniejszy. Okej. Okay. Jednostki o słabym umyśle są najbardziej podatne na opętania, dlatego Uldrick poszukiwał wśród kopaczy także wyznawców dla Gordota. Koniec. Diego. Cieszę się, że żyjesz. Torus opowiedział mi o twoim zaangażowaniu w poszukiwanie mordercy. Morves podszył się pod ciebie. Nie wiem, jakim sposobem, ale wyglądał tak jak ty. Użył zaklęcia, które pozwoliło mu przebrać mój wygląd. Omal nie straciłem życia. Morves powiedział mi, że wysłał Uldricka w miejsce, z którego nie wróci. Magnus powinien był
pewnie był twoim kolejnym tropem. Znajdziesz go w lochach, musisz wyciągnąć od niego informacje. Pomoże ci w tym doktor. Widzę, że straciłeś swoją zbroję. Proszę, weź tą. Jest to ulepszony pancerz, który trzymam dla najlepszych cieni. No, dziękuję bardzo. Na pewno się przyda. Okej. Zniknąłeś, więc Morwers mógł się za ciebie podszyć i prawie mnie zabić. Co się z tobą działo? Mistrz Koristo nie ufa do końca w skuteczności Gomeza i strażników, więc wysłał mnie po wsparcie do magów wody. Nie spodziewałem się, że Morwers wykorzysta moją nieobecność i podszyje się pode mnie. Swoją drogą wysłałem do obozu mego przyjaciela Wertera. Nie wiem, dlaczego do tej pory nie dotarł. Coś musiało go zatrzymać. O, i Werter. Werter nie żyje. Jego ciało jest w moim magazynie. Niech to szlak. Zemsta to jedyna rzecz, o której w tej chwili marzę. Okej, koniec. Po pierwsze, chciałabym sobie założyć moją nową zbroję. Co to za... Aha, to jest eliksir do many. Dobrze. Może sobie założymy ten pierścień, jak już go mam. Mamy zbroję. No, jest lepsza. Co to za model? On się zepsuł, czy co jest? Czy to tak wygląda? Kurde, wygląda jak... Nie wiem co. Ciekawe. Dobra, mamy tą broń. Fajnie, fajnie. Okej, moi drodzy. Wydaje mi się, że to będzie na tyle na ten odcinek, chociaż myślę, że możemy jeszcze trochę zrobić kilka spraw, dlatego że ja prawdopodobnie w tym odcinku będę chciała przyspieszyć tą walkę i wyciąć moje zbędne łażenie. Tak więc sprawdźmy jeszcze, co nam podpowiada dziennik. Mam 20 punktów. Ciekawe, co mam z nimi zrobić. O mój Boże, dobra. Źródłem wszelkiego zła jest pradawny demon zwany Gordotem. Wysyła... On swoje sługi przez portal Ordrika do zabijania kopaczy i odbierania im dusz. Celem nekromanty Morwesa jest przyzwanie Gordota na nasz świat, gdy ten pożre wystarczająco dużo ludzkich dusz i zbudzi się całkowicie. Koristo twierdzi, że sposobem na powstrzymanie Gordota jest zabicie bestii, czyli sługi, która dostarcza mu zebrane ludzkie dusze. Bestia jest jednak na tyle potężna, że bez artefaktu zawierającego w sobie skumulowaną mroczną moc magowie nie dadzą rady jej osłabić. Koristo poprosił więc, żebym to ja rozejrzał się za czymś, co pomoże osłabić im bestię. Moim kolejnym tropem jest Magnus, przerażający kopacz, którego spotkałem od razu po wyjściu ze swojej chaty. Przyznał się strażnikom do morderstwa ludzi z obozu, chcąc odwrócić uwagę od Morwesa. Koniecznie muszę udać się do lochów i wydusić z niego informacje. Dobra, w takim razie, moi drodzy, spróbujemy jeszcze dzisiaj porozmawiać sobie z Magnusem. Przeklęci. Fajnie, że ta książka tak sobie tutaj po prostu leży. Okej, możecie sobie przeczytać, mi się już nie chce. Postawiliście tą komodę tutaj? Nie, cały czas tak leży. Dobra, idziemy do lochów w takim razie. Obawiam się troszkę, moi drodzy, wiecie? Obawiam się, że coś się tu wydarzy niefajnego bardzo. Jakiś jumpscare. Wydaje mi się, że ten z bestią to jeden za mało. Tylko, żebym sobie nie wykrakała czegoś, nie? Okej, jesteśmy. Ty mi pewnie nic nie powiesz, pewnie muszę sobie sama pootwierać te drzwi. Okej, to jest zamknięte, więc podejrzewam, że to nie tu. Okej, prawo, lewo, pękł. A ja nie mam wytrychów już, nie? To prawo. Prawo. I nie mam wytrycha, także wczytujemy się. Mam jeden wytrych tylko do dyspozycji teraz. Lewo też nie działa. Podejrzewam, że Morwes jest w klatce, także żeby się dostać, to powinnam normalnie móc otworzyć drzwi. A tutaj wszystko jest pozamykane. O, tu jest otwarte. Cześć, Nahor. Kim jesteś? Nazywają mnie doktorem. Dawniej leczyłem ludzi w Korinis. Dobrze, doktor z Nahor, jedno i to samo. Dowiedziałeś się czegoś od Magnusa? Nie, milczy jak grób. Właściwie to nawet adekwatne. Jest ożywieńcem. Co? Ktoś przywrócił go do życia. Nie wiemy nic o jego wcześniejszej tożsamości. No, wyglądał jak ożywieniec, dlatego... Wyglądał jak zombie po prostu. Jeden ze strażników odciął mu dłoń, nawet nie jęknął. Po paru minutach dłoń tak po prostu mu odrosła. Okej.
Pewne jest, że mamy do czynienia z magią i tylko z pomocą magii będziemy mogli zmusić Magnusa do gadania. Więc co możemy zrobić, żeby zmusić go do mówienia? Jeśli jest nieumarłym, to bliżej nieokreślone mroczne zaklęcie nakazuje mu służyć swojemu panu. Niewątpliwie jest nim Morwes lub Oldrick. Trzeba znaleźć sposób, żeby odwrócić owe zaklęcie. Magnus musi zacząć współpracować z nami. W jego rzeczach znaleźliśmy podejrzany zwój magiczny. Jeden ze strażników nie chce go wypróbować. Pomyślałem, że może... To nie jest mi pierwszy znak. Daj ten zwój. Tylko bądź ostrożny. Nawet magowie nie powiedzieli ci, co może się stać po użyciu tego zwoju. Nie powiedzieli mi. Okej, okay. Koniec. Dobrze, Magnusik. Pewnie coś się tutaj nieźle odwali. Tajemniczy zwój. Chciałam zrobić F5, a przecież nie mam czegoś takiego jak F5. Cześć, proszę pana. Okej, okay, a czyś coś mi powiesz? Gdzie jest Oldrick? Mentor, mef, coś tam. Dobra, no fajnie. Tylko chciałabym użyć zwoju na ciebie. Jezus Maria, gdzie ja jestem? To chyba nie o to chodziło. Oh my god. Oh my god. Co tu się dzieje? Nie widzę. Jezus! Co tu się dzieje? Czemu nagle jestem jakimś magnatem? Ja nie umiem się bić bronią dwuręczną. Czego wy ode mnie w ogóle oczekujecie? Masakra. O Jezu. Dobrze, moi drodzy. W takim razie myślę, że to byłoby tyle na dzisiejszy odcinek. W kolejnym spróbujemy sobie coś tam, prawdaż, pokombinować. Także dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że uda mi się pokonać tych orków. Już na dzisiaj mam troszeczkę dosyć walki, tak więc do usłyszenia. Cześć.